Monika Charapałkowska, kandydatka na posła do Sejmu RP w okręgu 23 obejmującym powiaty Tarnobrzeski, Stalowowolski, Niżański, Kolbuszowski, Leżajski, Łańcucki, Mielecki, Dębicki, Robczycko-Sędziszowski, Strzyżowski, Rzeszowski oraz miasta Tarnobrzeg i Rzeszów. Czas na to stać, powiedzieć ludziom prawdę. Nas na to stać, trzymać podniesioną gardę. Lat 34, ekonomistka, absolwentka KUL kierunku o specjalizacji finanse publiczne i komercyjne. Posiada doświadczenie w pracy w przemyśle, handlu i gospodarce mieszkaniowej. Główna księgowa i zastępca prezesa zarządu w spółdzielni mieszkaniowej w Gorzycach. My chcemy, aby polskie prawo i sprawiedliwość rodaków lepszą przyszłość. Godnie prowadziło. Szanowni Państwo, stoimy u progu dobrych zmian w Polsce. To praca, a nie obietnice, będzie gwarancją na realizację programu, którego celem jest realna poprawa życia społeczno-gospodarczego. To tutaj, szczególnie na Podkarpaciu, istnieje duża potrzeba stworzenia systemu wsparcia i opieki państwa nad polską rodziną. Już na pierwsze 100 dni rządu Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet ustaw. 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze w rodzinach źle sytuowanych. Podatek CIT 15% dla małych firm, darmowe leki dla seniorów po 75 roku życia i podniesienie minimalnej stawki godzinowej za pracę. Nas na to stać. Nas na to stać. Tutaj na ziemi tarnobrzeskiej borykamy się z problemem postępującej emigracji, szczególnie ludzi młodych. Dotyka to także moją rodzinę. Ograniczeniu emigracji ma pomóc m.in. wdrożenie Narodowego Programu Zatrudnienia, którego głównym beneficjentem ma być właśnie Podkarpacie. W programie PiS popieram także sprawę przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego, rozwój sektora małych i średnich firm, ochronę polskiej ziemi, lasów i rodzinnych gospodarstw rolnych. My chcemy, aby polskie prawo i sprawiedliwość rodaków lepszą przyszłość. Godnie prowadziło. Zadaniem Sejmu musi być tworzenie takiego prawa, aby przede wszystkim mieć na względzie dobro przeciętnego obywatela, dobro polskiej rodziny i polskiej firmy. Mój głos w przyszłym parlamencie to także głos w obronie spółdzielczości mieszkaniowej i branżowej. Nas na to stać. Nas na to stać. Nas na to stać. Przed nami wielka praca naprawy naszego państwa. To wola narodu, wyrażona przy urnach w wyborach, zdecyduje, czy ta naprawa zostanie dokonana i w jakiej Polsce będziemy żyć. Szanowni Państwo, ziemia tarnobrzeska potrzebuje swojego przedstawiciela w Sejmie. Przedstawiciela, który by nas godnie tam reprezentował. Na pewno taką osobą jest Monika, która nie tylko ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne jako ekonomistka, ale także praktyczne. Jako główna księgowa, a zarazem wiceprezes naszej spółdzielni mieszkaniowej, udowodniła, że w krótkim czasie można znacznie poprawić sytuację ekonomiczną. Spółdzielnia dziś się rozwija i ma stabilną sytuację finansową. Ja, moja rodzina i wielu moich znajomych 25 października zagłosujemy na Monikę. Proszę również, aby Państwo udzielili Monice swojego poparcia. Pozwólmy młodym naprawiać Polskę. 25 października weźmy wspólną odpowiedzialność za losy naszej ojczyzny. Proszę Państwa o głos. Do Senatu udzielmy poparcia pani senator Janinie Sagatowskiej. Razem w jednej drużynie damy radę. Ją na to stać. Ją na to stać. Ją na to stać.
to stać.